Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się zajmować dalej zadaniem, prawdopodobnie głównym, nie wiem, to jest chyba główne zadanie. Chyba na pewno. Oczywiście pracujemy nad tym, kto zaatakował Volkera. Aktualnie zajmujemy się sprawą ulotek dalej. Robimy zadanie oczywiście w biały dzień. My musimy udać się pod stocznię i wtedy powinniśmy trafić do tego konkretnego miejsca, gdzie potrzeba. Jeżeli grę przecina, to wybaczcie, z góry przepraszam, dopiero co załączyłam kroniki, także muszą się one trochę rozgrzać. Już za niedługo powinno z tym problemów nie być. Zastanawiam się cały czas, bo przydałoby się troszeczkę posprzedawać Fridzie różnych rzeczy, różnych skór i tak dalej, ale nie chciałabym z jednej strony jeszcze tego robić. Sprawa jest trochę skomplikowana. Dobrze, żebym tylko nie strzeliła gafy, my na pewno idziemy za stocznię, prawda? Tak, na tyłach stoczni. Musimy porozmawiać z Ludlofem. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero? Mamy też jeszcze jedno zadanie, które się nazywa Nowy na Archolos, chyba tak? Oczywiście znak zapytania na końcu, więc też trzeba będzie się tym zająć. Natomiast to za chwilę. Najpierw skończymy tego questa, ponieważ jest on dosyć istotny. No, jest questem głównym. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś poboczne. Oprócz tego to chyba już żadnych pobocznych w trzecim rozdziale nie będzie. No, to znaczy, że wychodzi na to, że się zbliżamy do końca trzeciego rozdziału, że nie jest on wcale aż tak długi. Było dokładnie tak, jak mówisz. Chociaż no, zeszło nam troszeczkę, ale to przez te zadania poboczne. Sam w sobie trzeci rozdział nie jest jakiś nie wiadomo jaki kosmiczny. Och, aż chciało mi grę, bo się nam doczytuje jeszcze nowy obszar. Tutaj oczywiście są uchodźcy spisywani. Dobrze. My mamy iść za stocznię. To wiecie co, dobrze by było skręcić od razu tutaj gdzieś na tyły. O matko, tylko nie blokować się może na beczkach. I przetuptamy sobie tutaj od razu całymi tyłami. Tylko żebym ja tak... O! Super. Wojna? Po co nam wojna? No już słychać. Po nic dobrego wam mówię. Nasi chłopcy giną duzinami na obcej ziemi. Zapiszemy się. A ja się pytam, za co? Oj, Ludlof, będziesz miał chyba problem. Hej. Przyszedłeś tu, aby pomóc nam w walce z dyktatem tyranii? A może jak na zwykłego najemnika przystało? Chcesz nas pobić i wygonić? Co tu robisz, chłopcze? Przyszedłem wam pomóc. Kto jest autorem waszych broszur? To zbiorowisko jest w ogóle legalne? Mogę równie dobrze się ciebie zapytać, czy złodzieje, dla których pracujesz, działają legalnie. Mamy prawo tu być. Tak samo, jak obcy najwyraźniej mają prawo osiedlać się na naszej ziemi. Zapytam wprost. Kto jest autorem broszur, które rozprowadzacie po mieście? Z pewnością jakiś człowiek dobrej woli. Gadaj skąd je macie. Gadaj skąd je macie, albo skopię ci tę twoją spróchniałą dupę. Codziennie dostaję groźby od ludzi. Wielu już próbowało nas uciszyć, ale głos prawdy wciąż rozbrzmiewa z placów i targowisk. Chyba nie myślisz, że przestraszę się kolejnego warczącego kundla? A co jeśli ten kundel potrafi też gryźć? To najwyższa pora pozbyć go kłów. Brać go! Mhm. Czekaj. Ej no, nie mówcie mi, że Ludlow jest nieśmiertelny. Dobra, teraz to zjebałam, czyli rozumiem, że Ludlofa nie mogę na razie zaatakować. Musimy zacząć od jego pachołków. No cóż. Albo wybrać tę inną opcję. Dobra, za chwilę to naprawimy, na spokojnie przegadamy sobie jeszcze raz cały dialog. Zastanawiam się, jak to wszystko się tutaj potoczy, bo jak na razie, wiecie, sprawdzamy każdy z tych tropów, ale dalej nie wiemy, kto strzelił. Dalej nie wiemy, kto jest odpowiedzialny za to wszystko.
I to jest troszeczkę dziwne. A to nawet bardzo dziwne. Dobra, Grączy, to możesz się już przestać wczytywać, bo marnujemy czas na tych wczytywaniach. Dobra, ja mogę sobie wtedy przy okazji porozmawiać, no ale... trochę za długo. Dobra, ale tak szczerze mówiąc... kto może być odpowiedzialny za strzał? Bardzo dobre pytanie. Dobra, przeklikam cię. Czy zbiorowisko jest legalne? Kto jest autorem? Zabierajcie się stąd, póki mam resztki cierpliwości. Jesteś bardzo odważny albo bardzo głupi, porywając się na cały tłum. Zaryzykuję stwierdzenie, że druga odpowiedź jest prawdziwa. Brać go! Odłóż broń. Okej, czyli Ludlow nie chce mnie bić. Ej, co ten robotnik taki? No, tylko żeby nie było nagle. Dobra, jeden leży. No, drugi leży. Dość, mówię. Po trzykroć dość. Dość korupcji. Dość wyzysku biednych. No i jeszcze jeden obywatel. Co za... No i co? No i co, Ludlow? No i co? I co, śmieciu? Wydaje mi się, czy właśnie się gra zepsuła. Jak najbardziej. O Jezusie Maryjo. Marvin, gdzie ty jesteś, powiedz mi? Dobra. Wojna? Po co nam wojna? Po nic dobrego wam mówię. No i co, Ludlow, teraz robisz? Nasi chłopcy giną tuzinami na obcej ziemi, a ja... Ej, ty. Twoi ludzie chyba nieźle oberwali. Ty, bandziorze! Dostanie ci się za to. Pójdziesz na skargę do strażników? A nie, czekaj, zapomniałbym. Strażnicy prędzej cię wrzucą do lochu, niż kiwną palcem w sprawie paru portowych oprychów. Wygrałeś. Skąd macie broszury? Nie mam pojęcia skąd. Pewnego dnia po prostu pojawiły się na ulicach miasta, a ludzie z czasem zaczęli przekazywać je z rąk do rąk. Wiem tylko, że ktoś, kto za nie zapłacił, musiał być cholernie bogaty. Kto mógł je wykonać? To było duże zamówienie. Nie ma możliwości zwykłego skryby. Nikt oprócz Węzela nie podjąłby się tego zlecenia. To mi wystarczy. Węzela? Czy to znaczy, że puścisz mnie wolno? Idziesz do lochu. Lubisz gadać, co? To się dobrze składa. Strażnicy z chęcią posłuchają twojego skamlania za kratkami. Przy okazji może sypną mi złotem za fatygę? Ja? Za kratkami? Chcesz o tym podyskutować? Nie, pójdę już. Pójdę. Dobrze, to idź. Okej, mamy jakieś wczytywanie. Kto by pomyślał? Spodziewałem się tu jednego z naszych, nie pupilka Lorenzo. Co by nie mówić, dobra robota. Im mniej tego gnoju na ulicy, tym łatwiej będzie nam go posprzątać. Co się stało ze słowem dziękuję? Spieprzaj, to też ładne słowo, może być? Mhm. Idź do Oktawa, to da ci parę monet za fatygę. Okej, okay, a w mordę to chcesz? No dobra. Przynajmniej dostaniemy jakąś malutką może nagrodę. Oktaw. Przyszedłem. Aresztowałem portowego podżegacza o imieniu Ludlow. Znam tę gnidę. Już od paru tygodni podjudza mieszkańców do buntu, ale cały czas wymykał się naszym ludziom.
stawiał opór? On nie. Jego banda już tak. Banda? Zanim zgodził się pójść ze mną do lochu, musiałem przebić się przez grupę jego zwolenników. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś krzywdy tym ludziom. Oto twoje złoto. Wydaj je mądrze. Okej, dziękuję bardzo. Dobrze. Widzę, że mi bardzo strasznie jakoś dzisiaj naprawdę przycina. Ludlu wyszli za kratkami. Zanim wrócę do śledztwa, powinienem odwiedzić Oktawa i wspomnieć mu, że pochwyciłem podżegacza. Mamy nagrodę już. Miejski pisarz Wenzel? Wy sobie żartujecie? O kurde, no to tego się nie spodziewałam. Dobra. To co, od razu myślę, że biegniemy. To jest niedaleko stąd. Dosłownie koło gildii kupieckiej, także... Ja przez chwilę się zastanawiałam, kim jest Wenzel, dopiero teraz jak nasz bohater wspomniał w dzienniku, że to miejski pisarz, no to faktycznie był taki gościu i on był tutaj. Gdzie jest Wenzel? Tu jesteś. Hej. Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? My już rozmawialiśmy, stary. Rozpoznajesz tę broszurę? Oczywiście, że tak. Pełno ich teraz na ulicach. Dlaczego pytasz? Ciekawi mnie, kto ją napisał. Coś mi mówi, że tą osobą byłeś ty. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Gdyby było inaczej, nie byłbyś taki zdenerwowany. Wcale nie jestem zdenerwowany. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego powodu dumny. Kim był zleceniodawca? Jakiś gość w kapturze. Nie udało mi się dojrzeć jego twarzy. Nie był też zbyt gadatliwy. Dobyliśmy targu. Zostawił worek srebrnych monet i wyszedł. Parę dni później zabrał broszury i już więcej go nie spotkałem. Chwila. Jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie. Nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu i rylców, ale jedną z nich zatrzymałem na pamiątkę. Proszę, możesz ją sobie wziąć. Wybacz, ale to wszystko, co wiem na ten temat. Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sprawę. Nie powiesz swoim przełożonym, że to ja napisałem te cholerne ulotki, prawda? Powinieneś trafić za to do lochu, ale nie mam czasu, żeby teraz się tym zająć. Dzięki, kolego. Stokrotne dzięki. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach. Kogo miałeś na myśli? Parę tygodni temu wpadło do mnie nad ranem dwóch chłopaków w twoim wieku i poprosiło, żebym przepisał im kilka stron pewnej księgi. Dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało, że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później wybiegli stąd, aż się za nimi kurzyło. Swoją drogą, zawsze inaczej wyobrażałem sobie napad. Myślałem, że mnie pobiją, albo przynajmniej będą mi grozić, ale ci nawet noża nie wyjęli. No to ciekawe. O jaką książkę chodziło? Niech pomyślę. A, tak. Błękitna krew Archolos. Chyba tak się nazywała. To zbiór wszystkich żyjących członków rodzin szlacheckich na wyspie. Księgi spisowe nigdy nie były zbyt cenne, więc to trochę dziwne, że padła łupem złodziei. Odmówiłeś przepisania kilku stron kradzionej księgi, a zgodziłeś się na napisanie kilkuset ulotek agitacyjnych? Gdzie w tym logika? Polityka jest polityką. A prawo jest prawem. Zwyczajnie nie chciałem mieć problemów. Poza tym mam dobre kontakty z magami. Gdyby dowiedzieli się, że na rynku krąży kopia tej księgi,
trafiłbym przed sąd. No dobra, no to chyba tyle chciałam wiedzieć. I jak my mamy z tym tropem? W biały dzień zadanie. Zostało tylko to. Sprawdziłem wszystkie tropy. Muszę poszukać Ivy. Może uda mi się czegoś dowiedzieć. Ta srebrna moneta, to mi się wydaje. Wendel poprosił mnie, abym nie zdradzał nikomu prawdy. Ale wyżej. Srebrny grot, srebrne monety. W każdym razie tutaj trop się urywa, ale nie szkodzi. No, skoro mamy do czynienia ze srebrem... Mam dla ciebie garść przydatnych informacji. A propos Ivy. Czego się dowiedziałaś? Rozmawiałam z tym rzeźnikiem, Slagerem. Wychodzi na to, że krew na ścianie domu Volkera pochodzi od kretu szczurów. Co więcej, okazuje się, że podobne plamy na swoich budynkach znalazło kilku mieszkańców Starego Miasta. Z tą różnicą, że namalowane zostały farbą. Jako że Ars nie miał jak wejść do Starego Miasta, głównymi podejrzanymi w tej sprawie jest służba bogatych obywateli. Pewnie nasłuchali się tych bzdur od agitatorów i pomyśleli, że to dobry sposób na pokazanie swojego niezadowolenia. Wygląda więc na to, że malunki w całym mieście mają różnych autorów, ale to samo podłoże. Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Wszystko na to wskazuje. Miał motyw. Widziano go w okolicy posiadłości, a Slager przyznał, że był u niego jakiś dzieciak i wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Mhm. I myślisz, że to on zaatakował Volkera? Ochlapanie komuś domu krwią to jedno, ale atak z kuszą wymaga już trochę więcej odwagi i umiejętności. Jedno jest pewne. Żywił urazę do Volkera i był gotowy łamać prawo, by to pokazać. To, czy winny jest on, czy może ktoś inny, zdecydują już nasi szanowni możnowładcy. Lepiej nie każ im czekać. Morris pewnie już nie może usiedzieć w fotelu przez to, że wciąż nikogo jeszcze nie skazano. Masz rację. Trzeba jak najszybciej zakończyć proces. Mądry chłopiec. Szanowni obywatele od razu poczują się bezpieczniej. A ci, którym w głowie niszczenie czyjejś własności, zobaczą, do czego to prowadzi. Mhm, no i dobra, w biały dzień. A propos tych monet i tego grotu, wszystko nas prowadzi do Wilczego Leża. Tam wszędzie są złoża srebrna, więc no wychodzi na to, że to oni maczali w tym palce. Powinienem wrócić do Lorenzo i o wszystkim mu opowiedzieć. No to akurat jesteśmy pod gildią, także mamy z tym szczęście. Zróbmy jakiś zapis, bo mamy całkiem spory... jakiś tam już zrobiony postęp na dzisiaj. No, jestem ciekawa, jak sprawa się rozwiąże. Kto okaże się winny? No, na pewno nie Ars. Już wiemy, że to nie on. Od Blake'a dowiedzieliśmy się, że chłopak nie umiał w ogóle trzymać kuszy, więc to nie on wystrzelił bełt. Na pewno on pomalował w takim razie ścianę. Ale na pewno to nie on strzelił. To pytanie, kto? No właśnie, kto strzelił? A to jest chyba ten sam gościu, co mówiono tam, że był w kapturze. I nasz osoba, która zleciła zrobienie ulotek, też miała kaptur. Udało mi się zbadać sprawę zamachu. Podejrzewam, że w ratuszu i tak została już podjęta decyzja odnośnie tego, kto zostanie skazany. Ale warto pokazać, czego udało ci się dowiedzieć. To jak? Jesteś gotowy? Ruszajmy. Ruszajmy. Już nic nie sprawdzimy więcej. Czy my jesteśmy właśnie w Starym Mieście? Na to wygląda. No, idziemy z Lorenzo. Jest też Roderick. Twój szef może i jest tu obecny, ale to mnie zdajesz raport. Pamiętaj o tym. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Dobrze. Zacznijmy od początku. Rozmawiałeś z Arsem? Tak. Usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem.
ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historyjkach. Może po prostu był zamachowcem i szaleńcem w jednym. Nie wziąłeś tego pod uwagę. Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'iem. Blake'iem? Jakim znowu Blake'iem? Miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. Zgodnie z wytycznymi tego więźnia, udało mi się dotrzeć do kwatery głównej południowców w porcie i zamieniłem parę słów z ich przywódcą. Blake potwierdził, że Ars faktycznie dla niego pracował, ale sam nie chciał śmierci Volkera. Wyśmiał też moje podejrzenia, jakoby wysłał do tego celu Arsa. Na jakiej podstawie wierzysz tej gnidzie? Blake chciał zemsty. Blake twierdził, że Ars nie potrafił przeładować kuszy, a jak wiemy, zamachowiec strzelił do Volkera właśnie z tej broni. Skoro jest tak, jak mówisz, to do czego był mu potrzebny ten dzieciak? Służył mu jako posłaniec. Blake'owi trudno było przekazywać wiadomości swoim ludziom, gdy cały czas siedział w ukryciu. A Ars jako piewca ideałów dał mu się łatwo zmanipulować. To ma jakiś sens. No i co się w końcu stało z tym Blake'iem? On i jego ludzie leżą na strychu jednego z domów w pobliżu wejścia do slumsów. Zabiłeś ich? Co do jednego. Nie chcę tego, ale chyba muszę zwrócić honor Lorenzo. Dobra robota, najemniku. A dziękuję. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. Nie znaleźli, bo tkwił w ciele Normana. Czy ja dobrze słyszę? Wykopałeś trupa i wyciągnąłeś z niego kawałek żelastwa? No. Tego chłopaka pochowano razem z grotem. Jeśli miałem się czegoś o nim dowiedzieć, musiałem to zrobić. Przyznam, nietuzinkowy pomysł. Mam tylko nadzieję, że później po sobie posprzątałeś. Pokaż mi ten grot. No, warto mówić prawdę, bo to zależy od... Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. No. Dowiedziałeś się, kto go wykonał? Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, nasz zbrojmistrz, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. A jak twierdzi Ingor, tylko w okolicy Leża znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. Może by go raczej nie sprowadzili, a handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł. Dobra robota, to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Ciekawi mnie jedno. Dlaczego jak coś się dzieje, zawsze dziwnym trafem maczają w tym palce najemnicy? Wygląda na to, że to po prostu zwykły zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności, co? Twierdzisz, że krew na dworze Volkera to też pieprzony zbieg okoliczności? Tutaj akurat nie jestem taki pewny. Co o niej wiesz? Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana. Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki. Jeden z ludzi Volkera przekazał mi, że Slager zidentyfikował krew i należy ona do kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. Dokładnie. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym spotkaniem, zostały stworzone przy użyciu farby. Jakieś pomysły? Kto jest odpowiedzialny za te malowidła w Starym Mieście? Hmm.
Nie no, nie mamy aktualnie podejrzanych. Na ten moment nie mam żadnych podejrzanych. W takim razie będziemy musieli dokładnie przyjrzeć się tej sprawie, gdy tylko zamachowiec zostanie ukarany. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papieżyska? Dobra, powiedzmy. Pisarz o imieniu Węzeł. Wyznał ci to? Wyśpiewał wszystko jak w kościelnym chórku. Wystarczyło faceta tylko dobrze przycisnąć. A w tym podobno nie macie sobie równych. Może w tej bajeczce jest ziarno prawdy. Tak czy inaczej jestem pod wrażeniem. Czyli wychodzi na to, że Węzeł współpracował z podżegaczami. Węzelowi zależało na forsie, nie polityce. To dlatego przyjął zlecenie. Każdy tak gada z nożem na gardle. Tych ulotek było sporo, musiał dostać za nie sporo monet. I dostał, ale srebrnych. No, dokładnie. Skąd ją masz? Od Węzela. Ktoś dał mu ich cały worek. Najpierw srebrny grot, teraz srebrne monety. Też wątpię, żeby to był przypadek. Wygląda na to, że komuś zależało na wywołaniu chaosu w mieście. Komuś, czyli prawdziwemu zamachowcowi. No to mamy już wszystkie elementy układanki. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest niewinny zarzucanego mu czynu. Co więcej, za przykrości, których doświadczył z rąk funkcjonariuszy, zostanie mu wypłacone odszkodowanie w postaci 10 części kwartalnego dochodu jednostki Straży Miejskiej. Dokładnie tyle, aby mógł spłacić dług swojego ojca i zaczął wieść życie zgodne z obowiązującym prawem. Co takiego? Mam płacić tej gnidzie? Wasza ekscelencjo, to się nie godzi. Taka jest decyzja sądu i jak mniemam, wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, kapitanie. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd wszyscy. No dobrze. I kolejny poziom, dużo expa. Jeszcze jedno, chłopcze. Doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. Od dzisiaj możesz swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych w naszej dzielnicy. Wow. No to świetnie, Morris. Gubernatorze, w czym mogę ci pomóc, chłopcze? O mój Boże, widzę, że możemy z nim porozmawiać. Zakurzony otwarty list. Dobrze, ale to może nie teraz. Poprosił, że chce być sam. Czy ja tędy wyjdę? Nie do końca. Dobrze, może na razie w takim razie wyjdźmy stąd faktycznie. Jeszcze przyjdzie czas, żeby tutaj przyjść. Co tu się dzieje?
Co tu się... Lorenzo? Co teraz? Srebrna podszewka. Zanim wrócę do Volkera, powinno udać się przed ratusz i wysłuchać przemowy Morisa. No dobra. Kogo ja widzę? Też przyszłaś popatrzeć na widowisko? Nie miałam nic do roboty. Bradlock gdzieś zniknął, a po ulicach kręcą się teraz same szumowiny. Co tam u Morisa? Przygotowuje się do przemowy. Lepiej niech powie coś z sensem. Udało mi się dowieść niewinności Arsa. Teraz muszę tylko wrócić do szefa i upomnieć się o moją nagrodę. Czyli stoją za tym wywrotowcy? Tropy wskazują na kogoś z Wilczego Leża. Nie wiem, czy zamachowiec robił to z polecenia jakiejś grupy, czy był wolnym strzelcem. Wiem jednak, że ten ktoś był dobrze przygotowany. Ale nie trafił, więc działał pod presją. Może nawet uprawiał samowolkę? Tego dowiemy się tylko kontynuując śledztwo, ale ja już swoje zrobiłem. Mam nadzieję, że twój szef jest słownym człowiekiem. Czekaj, widzisz? Chyba się zaczyna. No dobrze. Drodzy obywatele Archolos. Ale mam ciary, nie? Wasza obecność tu na tym placu jest dowodem na to, że czujecie odpowiedzialność za nasze wspaniałe, wielowiekowe miasto. Miasto oparte na fundamentach honoru, gościnności wobec przybyszów i lojalności wobec niepodzielnej władzy Myrtany. Przez długie lata nasz naród stawiał czoła wielu wyzwaniom, ale zawsze wychodził z nich zwycięsko. Dziś stajemy naprzeciw kolejnemu z nich i nie wątpię, że też je przezwyciężymy. Zanim to jednak nastąpi, winni ponieść muszą zasłużoną karę. Wspólnym wysiłkiem straży, gildii kupieckiej, jak i wielu zwykłych obywateli Archolos, udało nam się odnaleźć winowajcę. Atak na znanego i powszechnie szanowanego obywatela Volkera nie był jedynie atakiem na jego życie. Ta obrzydliwa zbrodnia miała na celu zniszczyć obraz naszego bezpiecznego miasta i zasiać niepokój w sercach jego mieszkańców. Ani ja, ani lud nie zlituje się nad twoją duszą, skazańcze. Módl się do Inosa, aby zrobił to za nas. Moment, co? Przecież to nie on. Dzisiejszego dnia Archolos stało się bezpieczniejsze. Aby chronić nasz dom, każdy z nas musi wziąć za niego odpowiedzialność. Wszyscy obywatele mają obowiązek zgłaszać wszelkie podejrzane zachowania, których będą świadkami bezpośrednio do kapitana Straży Miejskiej. Każde zachowanie mogące zagrozić integralności wyspy i królestwa będzie skutkowało najwyższym wymiarem kary. Śmiercią lub w wypadku łaski zesłaniem do Górniczej Doliny. Możecie się rozejść. Nie rozumiem.
Przecież to nie Ars. Bardzo dziwna sprawa. Nie do końca rozumiem i wiem, co o tym myśleć. To się nazywa widowisko. Już od dłuższego czasu nikogo nie ścinano w naszym mieście. Muszę przyznać, że w tym całym odrąbywaniu głowy ku uciesze tłumu jest coś niepokojąco hipnotyzującego. Dalej nie jestem pewny, czy to on powinien umierać. Daj spokój, zasłużył sobie. Nawet jeśli to nie on sam wystrzelił ten bełt, to z pewnością się do tego przyczynił swoim postępowaniem. Im mniej takich jak on, tym lepiej. Musimy opowiedzieć Volkerowi o całym zajściu. Z pewnością będzie zadowolony. Wolisz spotkać się na miejscu, czy idziemy tam razem? No, chodźmy. Nie odmówię takiego towarzystwa. Czuję się zaszczycona. No dobrze, to chodźmy z Ivy. Teraz już będziemy mogli wchodzić i wychodzić ze Starego Miasta, kiedy nam się będzie żywnie podobać. Ciekawi mnie, czy dalej jest aktualna ta licytacja w Starym Mieście, bo jak pamiętacie, na początku gry dostaliśmy taką notkę z tablicy, że jest licytacja właśnie z jednego z domów w Starym Mieście i fajnie by było ten dom mieć, skoro już jesteśmy obywatelami honorowymi Starego Miasta. No kurde. No, widzę, że tutaj wreszcie trochę przestało ciąć. O matko. Chodźmy więc do Volkera. Wreszcie jesteście. A już się zastanawiałem, czy Kad nie dostał dzisiaj dwóch dodatkowych zleceń. Jak poszło? Nie doszły zabójca martwy, a tłum podzielony. Obywatele Górnego Miasta zdawali się być zadowoleni z egzekucji, w przeciwieństwie do biedniejszej części tłumu. Morris wygłaszał te swoje przemowy pełne wielkich słów i grożenia palcem, ale oprócz tego nic ciekawego się nie wydarzyło. Dobrze, jeden problem z głowy. Czas dorwać prawdziwych winnych. Jak już pewnie wiesz, w naszym mieście funkcjonuje grupa osób, której nie zależy na niczym innym, jak tylko na destabilizacji całego Archolos. Mają przeróżne metody. Nie zdziwiłbym się, gdyby namieszali w głowie temu chłopakowi, żeby nie bronił się w razie oskarżenia. Tak naprawdę jednak nikt nie będzie mógł spać spokojnie, dopóki prawdziwy zamachowiec oraz stojący za nim ludzie nie podłożą głowy pod topór. Udało wam się trafić na coś, co pomoże wam do nich dotrzeć? No, ależ oczywiście. Podczas śledztwa dowiedziałem się, że bełt, który okazał się śmiertelny dla jednego z twoich ludzi, najprawdopodobniej pochodzi z Wilczego Leża. Z Wilczego Leża? Intrygujące. Ivy, weź ze sobą Marvina i jak najszybciej udajcie się do twierdzy Ulryka. Macie dowiedzieć się wszystkiego, czego tylko się da. Chcę dorwać tych wywrotowców. I to jeszcze przed przybyciem królewskiego wysłannika. Mogą wykorzystać związane z nim zamieszanie do podjęcia kolejnych niebezpiecznych działań. Macie mi się tu nie pokazywać bez imion, albo najlepiej głów całej tej bandy. Gdy tylko ukrócimy ich działania, będziemy mogli spokojnie przejść do twojej prośby. Kto wie, może obie te sprawy są nawet w jakiś sposób powiązane. W końcu ci szaleńcy nie cofną się przed niczym, by zdestabilizować wyspę. Mhm, 800 sztuk złota dostaliśmy. O kurde, i mamy rozdział 4, Kamienne Serce. O ja.
Wygląda na to, że czeka nas mała wycieczka. Byłeś kiedyś w Wilczym Leżu? Trafisz na miejsce? Bez problemu. Tak, spotkajmy się pod twierdzą. Dobrze, spotkamy się na miejscu. Przed wyruszeniem w drogę chciałabym załatwić jeszcze jedną sprawę. Kto wie, ile czasu spędzimy w Wilczym Leżu? Z tych wielkoludów ciężko cokolwiek wyciągnąć. No dobrze, Ivy, to myślę, że na tyle, jeżeli o to chodzi. Srebrna podszewka i Ivy pomoże mi w śledztwie w Wilczym Leżu. Będzie czekać na mnie na miejscu. No dobrze, a my myślę, że zajmiemy się teraz innymi sprawami. To znaczy, na pewno mamy do zwiedzenia całe Stare Miasto, zanim gdziekolwiek pójdziemy. Alfred, hey. Czy mogę coś jeszcze na przykład z tobą porozmawiać? Słucham cię uważnie. Nie. Dobra, czyli mamy całe Stare Miasto do obejścia, to na pewno. To jest... Panie ochroniarzu, dziękuję, że mogę przejść wreszcie. To jest na pewno jedna sprawa. Boże, czy ja mogę nauczyć się chodzić w tej grze? Takie pytanie, czy Bradlock... Dobrze, że jesteś. Słuchaj, masz potencjał na jednego z ochroniarzy Volkera. Najpierw sprawa winnicy, teraz to śledztwo. Wiesz, jak osiągnąć cel i nie boisz się pobrudzić sobie po drodze rąk. Nasi chłopcy niezbyt lubią się z najemnikami z gildii, więc nie mogą zaproponować ci roboty u nas. Ale mam tu coś w ramach nagrody za dotychczasową pomoc. To dokładnie taki sam pancerz, jak noszą pozostali ochroniarze Volkera. Wytrzymały, wygodny, a przede wszystkim nie rzuca się w oczy ani w mieście, ani w dziczy. Powodzenia w Wilczym Leżu i uważaj na tych typków. Nigdy za nimi nie przepadałem. Okej, pancerz najemnego strażnika dostałam. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Zawsze tak podchodzisz do ludzi i zwyczajnie pytasz, czy cię czegoś nauczą? Jezu, Bradlock. Nie, podchodzę tylko do tych, którzy wyglądają, jakby mogli mnie czegoś nauczyć. Całkiem zmyślnie. Dobra, jeśli coś potrafisz i masz złoto, to pokażę ci, jak nabrać krzepy. Nauczenie się czegokolwiek innego nie mam czasu. No dobra. To na razie nie potrzebuję. Sprawdźmy pancerz, bo to jest na pewno ciekawe. Gigus i mieczaleny to ja na razie tego nie zakładam. Jak tam pancerzyk, lepszy? Oj, zdecydowanie lepszy. Pancerz najemnego strażnika. Bardzo fajny. Fajnie, że mamy nową zbroję. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie już wszystko na ten odcinek. W kolejnym chciałabym zwiedzić Stare Miasto i zobaczyć, co tam można znaleźć. Mamy też jedno poboczne jeszcze zadanie. Wydaje mi się, że też będę chciała sobie zajrzeć do Solucji i zobaczyć, jakie pozostałe zadania w czwartym rozdziale możemy poboczne robić. No bo wiadomo, exp i takie tam rzeczy. Ja w ogóle mam dużo punktów nauki, więc też chciałabym się dowiedzieć, czy mogę się kowalstwa nauczyć na wyższy poziom. Na przykład u naszego gościa z gildii kupieckiej. Mam punktów 26 teraz. No, mamy w broni jednoręcznej 79%, siły 124. No, jest całkiem miło. No, moglibyśmy mieć włamywanie na mistrza oraz kowalstwo na mistrza i na pewno byłoby świetnie. No, ale to jeszcze się zobaczy. Dobrze, dziękuję Wam tak czy inaczej za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!